Torsadowska. Dam pani małe co nieco na ból. Żadne małe, kochanie. Chcę się czuć jak Alicja w Krainie Czarów, rozumiesz? Proszę ze mną, trzeba wypełnić formularze. Tak, już idę, tylko... Kochanie, masz jakąś prośbę? No sama nie wiem, bo zdaje się, że na adopcję jest już za późno. Zaraz wracam. Córcia, córcia, kochanie! Popatrz, trzy pokolenia obecne, czwarte w drodze. Nasza rodzina się wspaniale rozrasta. Tak. Szczególnie w okolicach bioder. Ja cię czujesz, serduszko. No sama nie wiem, babciu, troszeczkę się boję, że nie dam sobie rady. Nic się nie bój, ptaszyno. Zobacz, co ze mnie wyszło. Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Wtem Skalskich dom, to w nim znalazła kąt. Choć nie było łatwo, nie, choć nie było łatwo. Ona ma swój styl, co rozbraja wszystkich. Ona dobrze wie, kto rządzi, kto nie. Ona sposób zna, jak rozbawić bliskich. To takie cudowne przeżycie. Nie mogę się doczekać, aż i ja zajdę w ciążę. Dobra. Będziesz długo, bardzo długo czekać. A ciekawe, do kogo bliźniaki będą podobne. To nie ma żadnego znaczenia. Ważne, żeby były zdrowe, żeby były szczęśliwe i miały mój głos. Boż! O mój Boż! Bardzo pana przepraszam, ale wydaje mi się, że ten gentleman za panem usiłuje zwrócić pana uwagę. O mój Boże Wszechmogący! Słucham, Konrad. Co się dzieje? Gdzie jest Karolina? No właśnie, nie jest tu lekarza. Od momentu, kiedy jej się oświadczyłem, ciągle ma wymioty. Może to wymioty szczęścia? Nie. Nie sądzę. Nie. Nie, to jest z nerwów. Spróbuję zrozumieć. No. Jak facet faceta? Wypraszam sobie. To moja narzeczona. Jolka, słuchaj, rozmawiałam z Maksem i chcielibyśmy cię prosić, żebyś została matką chrzestną bliźniaku. Ale to wy mnie? To ja was chciałam prosić. Franka, ty pamiętasz, jak byłyśmy małe i wszystkie dziewczynki chciały zostać kopciuszkiem? No, tak. No, a ja nie. Ja chciałam być jej matką chrzestną. Taką dobrą wróżką. Jolka, ale dobrze się rozumiemy, wiesz, ty nie dostaniesz różdżki, pyłku magicznego, żadnych z tych rzeczy. Nie? Nie. No to dobrze. Aniu, Franiu, ja chyba popełniłam straszny błąd. Wymiotowałam przed zaręczynami, wymiotuję po zaręczynach. Jak mi to nigdy nie przejdzie? Przynajmniej nie będziesz musiała dbać o linię. Nie, naprawdę. To jest błąd, że ja przyjęłam oświadczyny Konrada. To był tylko skurcz. Nie wiem, czy zauważyłaś, kochanie, ale właśnie w potwornych mękach rodzę bliźniaki, ale nie krępuj się, mów dalej o sobie. Kocham Konrada i chcę za niego wyjść. Ale wykańczają mnie te mdłości. Piękna przysięga ślubna, piękna. Może powinniśmy gdzieś wyjechać razem, wiesz, zaszyć się w jakiejś dziczy i poczekać, aż to wszystko się przewali. I piękna podróż poślubna. Mówię ci, Karolina, nie przejmuj się. Jak powiesz sakramentalne tak, wszystkie mdłości miną. Proszę, ja nie wyobrażam sobie ślubu bez ciebie, Maksa, no i dzieciaków. Wiesz, jak ja jestem z nimi związana. Z kim? Z Ruzią, Fruzią i Alanem? No, dokładnie. Musimy być wszyscy razem w tej podniosłej chwili. Wiesz co, ja myślę, Jezu, przepraszam, wiesz, jestem jednak okropna. Od tej chwili ani słowa o mnie, ani słowa o moich mdłościach. Teraz skupimy się tylko na tobie, liczy się poród i tylko
poród. Zebraliśmy się tutaj, aby być świadkami połączenia tej oto pary świętym węzłem małżeńskim. Czy wyście oszaleli? Ona ma skurcze co 2 minuty. Niech się ojciec streszcza, ja się tu odwadniam. Karolina i Konrad pragną złożyć przysięgę swoimi własnymi słowami. Taki właśnie dźwięk wydałem, kiedy zobaczyłem cię pierwszy raz. Pamiętam to jak dziś, był rok 62. Cały świat oszalał na punkcie Big Beatu. Człowieku, przejdź do czasów po okrągłym stole! No i co? Wyskoczyły już? Gdzie Stefan? Czyha na moje miejsce na parkingu. Przecież nie mogłaś mu ustąpić miejsca. Powinien być ze mną, w końcu jest moim ojcem. Kochanie, nieważne, nie przejmuj się tym. Pomyśl o czymś miłym. Plaża, piasek, palmy na wietrze. Nie działa, Max, to wszystko nie działa. Dobrze, nie dobrze. Wyobraź sobie, że stoisz po środku pustego sklepu. W ręku trzymasz złotą kartę kredytową. Dłużej nie wytrzymam, wasza wielebność, no. Czy ty, Konradzie, bierzesz sobie... To ja biorę Konrada. Mów tak! Tak. A ty, Karolino, czy bierzesz tego tak, oto? Tak, tak! Ogłaszam was mężem i żoną. Możesz pocałować pannę młodą. Przy. To jest niesamowite. Rzeczywiście wszystko mi przeszło. Nianiu Franiu, miałaś rację. Przeszły mi wszystkie mdłości, naprawdę, miałaś rację. Naprawdę, bardzo się cieszę. Oddychaj. Kochanie, już ich nie ma, możesz spokojnie przejść. Przyj. Nie mów mi, co mam robić. Przyj, Franiu! Dobrze, pani doktor. Jeszcze chwila ciut. Przyj i będzie po wszystkim. Pierwszego maluszka już prawie mamy. Franiu, powitajcie swojego syneczka. Jaki on jest malutki, kochanie. Jaki on jest malutki. Ma 10 paluszków u rączek, 10 paluszków u nóżek. Jednego paluszka tyci. Nie martw się, mały. Z najmniejszego nasionka wyrasta dom. Jeszcze jeden wysiłek i kończymy. Raz, dwa, trzy. Powiedziała trzy, o Boże, miała być dwójka. Spokojnie, kochanie, spokojnie. Przyj. Ona tak kazała. Już dobrze. Jaka ona jest malutka. O mój Boże, Magda, taka maleńka. Ma oczy po tobie. Boże, ma usta zupełnie jak ja, zobacz, kochanie. O, Boże, ma. Wiesz co, nawet nie wiesz, jak cię kocham. Kocham cię, kochanie. Skarby, jesteś aniołkiem. Wiesz co, Max, mam pomysł. No. Jej damy na imię Maria Magdalena po mojej babce. A jemu Franciszek Józef. Świetnie to wymyśliłaś. Mogę zobaczyć wnuki? Jasne, wchodź. Jezu, jaki śliczny, mogłabym go schrupać. Max, nie dawaj dziecka matce. Nie, pani miałaś rację. Mdłości przeszły jak ręką odjął. A ty masz 2 ślicznych dzieci. Ruzia, Fruzia i Alan mają piękne rodzeństwo. Przepraszam. Pani Łapińska? Tak, to ja. Mam pani wyniki badań. Wszystko jest w najlepszym porządku. Tak, czuję się znacznie lepiej. Już wiemy, co było przyczyną mdłości. Kobieca intuicja pani nie zawiodła. Moje gratulacje. Jest pani w ciąży. Taka cudna. Ja pewnie to ma niezły. Oj tak. No, jest taka śliczna i ma taki brzuszek i włoski, a te bioderka? Wiemy. Pasażerowie lotu 602 do Paryża, proszeni do odprawy. Kochani, tak się cieszę, że będziecie podróżować razem. Musicie się wspierać. No tak, tyle, że ona podczepiła się pod Michała, który ma w pokaz w Paryżu, a ja będę żył na własny rachunek. No to ciekawe, dlaczego mnie błagałeś, żebym z tobą jechała. No bo
Boję się Francuzów. A ty wszystko spakowałeś? Na pewno upchnąłeś do tego plecaczka? No tak, chcę poznać prawdziwy smak życia. Tak, dlatego zabrał dwie pary jeansów i złotą kartę kredytową. Lot 602 do Paryża. Odprawa przy bramkach 7, 8, 9. Panią, tato, czas na nas. Kochani, kochani, poczekajcie. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że tata i ja bardzo was kochamy i jesteśmy z was bardzo dumni. Zresztą nie ma się co tak żegnać. W końcu spotkamy się zaraz na święta wielkanocne, więc właściwie to jest takie zwykłe au revoir. Ani się nie obejrzemy, a wszyscy razem będziemy siedzieć przy stole, tak? O Boże, nie jedźcie. Jedźcie, Max, nie chcę, żeby jechali. Kochani, ale zgarmię, nawet jeszcze nie zdążyłam się nimi nacieszyć. Ja wiem, wiem. Dzwońcie do nas zawsze, o każdej porze dnia i nocy. Z byle czym, okej? Okay? Żeby tylko usłyszeć nasz głos. No. Proszę państwa, samolot 605 do Paryża został odwołany z powodu wielkiej tęsknoty za dziećmi. Kochani, kochani, wszystko będzie dobrze. Nie. Jeszcze. Jeszcze chwilkę. Aniu, kocham cię. Może... Ja też cię kocham. No. Co tu dużo gadać? No chodź tu, synu. Uważaj na siebie. Będę za tobą tęsknić. Ja za tobą też. Będę wysyłać maile, no. Chyba, że znajdę sobie jakąś laskę i o tobie zapomnę. Aha, będziesz pisał codziennie. Musimy już lecieć. No, leczcie, pa. Cześć. Na razie. Pa. Bawcie się dobrze. Kocham was. Kochanie, oni od godziny są już na miejscu. Serio? No to co tak siedzicie? Zuzia. W końcu. Dlaczego wykrochmaliłaś i wyprasowałaś mój pas do pończoch? Myślałem, że to mój. Może spójrz na nas, małżeństwo z dzieckiem w drodze. Kompletnie straciliśmy pazury. Co się dzieje, kochanie? Czemu jesteś taka cichutka? Nie myślałam, że to powiem, ale brakuje mi Adasia. Wiesz, przy nim czuję się jakaś taka mądrzejsza. Każdy ma swoją Jolkę. Jak myślisz, odnajdę się w Stanach? Oczywiście, kochanie. W końcu masz swój styl, co rozbraja wszystkich. O, to po niani. Kocham cię. Poradzimy sobie, skarbie. Takie jest życie. Jedne drzwi się zamykają, ale drugie się otwierają. Wiem. Platon też twierdził, że wszystko się zmienia na świecie, nie ma nic stałego. Wiesz, kochanie, niepotrzebny ci jest Adaś. Przy mnie też wypadasz całkiem nieźle. Leć. Do podróży? Tak. Wszystko spakowane? Tak. Co się stało? Nie. Wiesz co, sprawdzę tylko, czy wszystko zabrałam. No i wezmę go. Uważaj, kochanie, na główkę. Kocham cię.
unexpectedly. Witam pana, nazywam się Frania Maj. Proszę bardzo, oczekiwaliśmy na pani przybycie. Serio? Zakładam, że pani jest nową nianią. Czemu nie? I miss your breath with all my heart, yeah. Why it's so hard to say goodbye. Bo było nam fajnie, ale już mi ciebie brak. Chłopiec na posyłki. Brunetka. Możesz coś wreszcie zrobić, baranie, żebyś nie żałował tego przez całe życie? Pan Skalski jest w wannie z Frani. Panno Maj! Braniu! Braniu? Kocham cię. To niania. Piękny dom. Tak, piękny. Nie to, co ta wasza rudera w Warszawie. Kocham cię, babciu. Ja ciebie też. Dziś jako Teresa Maj. Emilka Stachurska jako Zuzia Skalska. Roger Karwiński jako Adam Skalski. Maria Maciejowska jako Małgosia Skalska. Tamara Arciuk jako Karolina Łapińska. Adam Ferency jako Konrad. Tomasz Kot jako Maksymilian Skalski. Agnieszka Dygant jako Frania Maj. Dziękujemy bardzo. W imieniu twórców Niani chciałabym państwu serdecznie podziękować za wspólnie spędzony czas, za te 4 lata, które byliście z nami. Dla mnie, dla nas była to wielka przygoda, którą zawsze będziemy mile wspominać. Dziękuję, dobranoc. Jurek, chodź do nas. Jurek! Jurek Bogajewicz!
oświadczyny Konrada. To był tylko skurcz. Nie wiem, czy zauważyłaś, kochanie, ale właśnie w potwornych mękach rodzę bliźniaki, ale nie krępuj się, mów dalej o sobie. Kocham Konrada i chcę za niego wyjść. Ale wykańczają mnie te mdłości. Piękna przysięga ślubna, piękna. Może powinniśmy gdzieś wyjechać razem, wiesz, zaszyć się w jakiejś dziczy i poczekać, aż to wszystko się przewali. I piękna podróż poślubna. Mówię ci, Karolina, nie przejmuj się. Jak powiesz sakramentalne, tak, wszystkie mdłości miną. Proszę, ja nie wyobrażam sobie ślubu bez ciebie, Maksa, no i dzieciaków. Wiesz, jak ja jestem z nimi związana. Z kim? Z Ruzią, Fruzią i Alanem? No, no, dokładnie. Musimy być wszyscy razem w tej podniosłej chwili. Wiesz co, ja myślę. Jezu, przepraszam, wiesz, jestem jednak okropna. Od tej chwili ani słowa o mnie. Ani słowa o moich mdłościach. Teraz skupimy się tylko na tobie, liczy się poród i tylko poród. Zebraliśmy się tutaj, aby być świadkami połączenia tej oto pary świętym węzłem małżeńskim. Czy wyście oszaleli? Ona ma skurcze co dwie minuty. Niech się ojciec streszcza, ja się tu odwadniam. Karolina i Konrad pragną złożyć przysięgę swoimi własnymi słowami. Taki właśnie dźwięk wydałem, kiedy zobaczyłem cię pierwszy raz. Pamiętam to jak dziś, był rok 62. Cały świat oszalał na punkcie Big Beatu. Człowieku, przejdź do czasów po okrągłym stole! Mój co, wyskoczył już! Gdzie Stefan? Czyha na moje miejsce na parkingu. Przecież nie mogłaś mu ustąpić miejsca. Powinien być ze mną, w końcu jest moim ojcem. Kochanie, nieważne, nie przejmuj się tym. Pomyśl o czymś miłym. Plaża, piasek, palmy, palmy na wietrze. Nie działa, Max, to wszystko nie działa. Dobrze, nie działa. Dobrze, wyobraź sobie, że stoisz po środku pustego sklepu. W ręku trzymasz złotą kartę kredytową. Dłużej nie wytrzymam, wasza wielebność, no! Czy ty, Konradzie, bierzesz sobie... To ja biorę Konrada! Mów tak! Tak. A ty, Karolino, czy bierzesz tego tak, oto? Tak! Ogłaszam was mężem i żoną. Możesz pocałować pannę młodą. Przy. Jest niesamowite. Rzeczywiście wszystko mi przeszło. Nianiu Franiu, miałaś rację. Przeszły mi wszystkie mdłości, naprawdę, miałaś rację. Naprawdę, bardzo się cieszę. Oddychaj, oddychaj. Kochanie, oj, kochanie, już ich nie ma, możesz spokojnie przejść. Przyj. Nie mów mi, co mam robić. Przyj, Franiu! Dobrze, pani doktor. Jeszcze chwila ciut. Przyj i będzie po wszystkim. Pierwszego maluszka już prawie mamy. Franiu, powitajcie swojego syneczka. Jaki on jest malutki, kochanie. Kochanie, jaki on jest malutki. Ma 10 paluszków u rączek, 10 paluszków u nóżek. Jednego paluszka tyci. Nie martw się, mały. Z najmniejszego nasionka wyrasta dom. Jeszcze jeden wysiłek i kończymy. Raz, dwa, trzy. Powiedziała trzy, o Boże, miała być dwójka. Spokojnie, kochanie, spokojnie. Przyj. Ona tak kazała. Witam pana, nazywam się Frania Maj. Proszę bardzo, oczekiwaliśmy na pani przybyć. Serio? Zakładam, że pani jest nową nianią. Czemu nie? Bo było nam fajnie, ale już mi ciebie brak. You're back to me.
chłopiec na posyłki. Brunetka. Wreszcie zrobić, baranie, żebyś nie żałował tego przez całe życie! O Boże! Zobacz, jak się wygląda! Pan Skalski jest w wannie z frajem. Panno Maj! Praniu! Praniu? Kocham cię. To niania. Uważaj na siebie. Będę za tobą tęsknić. Ja za tobą też. Będę wysyłać maile, no. Chyba, że znajdę sobie jakąś laskę i o tobie zapomnę. Aha, będziesz pisał codziennie. Musimy już lecieć. No, lecz się, pa. Cześć. Na razie. Pa. Bawcie się dobrze. Kochanie, oni od godziny są już na miejscu. Serio? No to co tak siedzicie? Zuzia. W końcu. Dlaczego wykrochmaliłaś i wyprasowałaś mój pas do pończoch? Myślałem, że to mój. Może spójrz na nas, małżeństwo z dzieckiem w drodze. Kompletnie straciliśmy pazury. Co się dzieje, kochanie? Czemu jesteś taka cichutka? Nie myślałam, że to powiem, ale brakuje mi Adasia. Wiesz, przy nim czuję się jakaś taka mądrzejsza. Każdy ma swoją Jolkę. Jak myślisz, odnajdę się w Stanach? Oczywiście, kochanie. W końcu masz swój styl, co rozbraja wszystkich. O, to po niani. Kocham cię. Poradzimy sobie, skarbie. Takie jest życie. Jedne drzwi się zamykają, ale drugie się otwierają.
Platon też twierdził, że wszystko się zmienia na świecie, nie ma nic stałego. Wiesz, kochanie, niepotrzebny ci jest Adaś. Przy mnie też wypadasz całkiem nieźle. Lejdź. Jak, kochanie, gotowa do podróży? Tak. Wszystko spakowane? Tak. Coś się stało? Nie. Wiesz co, sprawdzę tylko, czy wszystko zabrałam. Daj, wezmę go. Uważaj, kochanie, na główkę. Kocham cię. Oddychaj powoli, tylko spokojnie. Zaraz przyjdzie doktor Sadowska. Dam pani małe co nieco na ból. Żadne małe, kochanie. Chcę się czuć jak Alicja w Krainie Czarów, rozumiesz? Proszę ze mną, trzeba wypełnić formularze. Tak, już idę, tylko... Kochanie, masz jakąś prośbę? No sama nie wiem. Bo zdaje się, że na adopcję jest już za późno. Zaraz wracam. Córcia! Córcia, kochanie! Popatrz! Trzy pokolenia obecne, czwarte w drodze. Nasza rodzina się wspaniale rozrasta. Tak. Szczególnie w okolicach bioder. Jak cię czujesz, serduszko? No sama nie wiem, babciu, troszeczkę się boję, że nie dam sobie rady. Nic się nie bój, ptaszyno. Zobacz, co ze mnie wyszło. Porzucił ją zimny drań, co salon sukien ślubnych miał. Nie miała dokąd udać się, jej świat zawalił się. Wtem skalskich dom, to w nim znalazła kąt. Choć nie było łatwo, nie, choć nie było łatwo. Ona ma swój styl, co rozbraja wszystkich. Ona dobrze wie, kto muszą ci, kto nie. Ona sposób zna, jak rozbawić bliskich. Ona ma swój wdzięk. To takie cudowne przeżycie. Nie mogę się doczekać, aż i ja zajdę w ciążę. Dobra. Będziesz długo, bardzo długo czekać. A ciekawe, do kogo bliźniaki będą podobne. A to nie ma żadnego znaczenia. Ważne, żeby były zdrowe, żeby były szczęśliwe i miały mój głos. Boże! O mój Boże! Bardzo pana przepraszam, ale wydaje mi się, że ten gentleman za panem usiłuje zwrócić pana uwagę. O mój Boże, wszechmogący! Słucham, Konrad. Co się dzieje? Gdzie jest Karolina? No właśnie, nie jest tu lekarza. Od momentu, kiedy jej się oświadczyłem, ciągle ma wymioty. Może to wymioty szczęścia? Nie. Nie sądzę. Nie, to jest z nerwów. Spróbuj ją zrozumieć. No. Jak facet faceta? Wypraszam sobie. To moja narzeczona. Jolka, słuchaj, rozmawiałam z Maksem i chcielibyśmy cię prosić, żebyś została matką chrzestną bliźniaku. Ale to wy mnie? To ja was chciałam prosić. Franka, ty pamiętasz, jak byłyśmy małe i wszystkie dziewczynki chciały zostać kopciuszkiem? No, tak. No, a ja nie. Ja chciałam być jej matką chrzestną. Taką dobrą wróżką. Jolka, ale dobrze się rozumiemy. Wiesz, ty nie dostaniesz różdżki, pyłku magicznego, żadnych z tych rzeczy. Nie? Nie. No to dobrze. Aniu, Franiu, ja chyba popełniłam straszny błąd. Wymiotowałam przed zaręczynami, wymiotuję po zaręczynach. Jak mi to nigdy nie przejdzie? Przynajmniej nie będziesz musiała dbać o linię. Nie, naprawdę.
To jest błąd, że ja przyjęłam... Jest mi córeczka! Jaka ona jest malutka. Jest taka maleńka. Ma oczy po tobie. Boże, ma usta zupełnie jak ja. Zobacz, kochanie. O, Boże, ma. Wiesz co? Nawet nie wiesz, jak cię kocham. Kocham cię, kochanie. Skarby, jesteś aniołkiem. Wiesz co, Max? Mam pomysł. No. Jej damy na imię Maria Magdalena po mojej babce. A jemu Franciszek Józef. Świetnie to wymyśliłaś. Mogę zobaczyć wnuki? Jasne, wchodź. Jezu, jaki śliczny, mogłabym go schrupać. Max, nie dawaj dziecka matce. No i Franie, miałaś rację. Mdłości przeszły jak ręką odjął. A ty masz dwójkę ślicznych dzieci. Ruzia, Fruzia i Alan mają piękne rodzeństwo. Przepraszam. Pani Łapińska? Tak, to ja. Mam pani wyniki badań. Wszystko jest w najlepszym porządku. Tak, czuję się znacznie lepiej. Już wiemy, co było przyczyną mdłości. Kobieca intuicja pani nie zawiodła. Moje gratulacje. Jest pani w ciąży. To ma niezły. Oj, tak. No, jest taka śliczna i ma taki brzuszek i włoski, a te bioderka... Wiemy. Pasażerowie lotu 602 do Paryża, proszeni do odprawy. Kochani, tak się cieszę, że będziecie podróżować razem. Musicie się wspierać. No tak, tyle, że ona podczepiła się pod Michała, który ma w pokaz w Paryżu, a ja będę żył na własny rachunek. No to ciekawe, dlaczego mnie błagałeś, żebym z tobą jechała. No, boję się Francuzów. A ty wszystko spakowałeś? Na pewno upchnąłeś do tego plecaczka? No tak, chcę poznać prawdziwy smak życia. Tak, dlatego zabrał dwie pary jeansów i złotą kartę kredytową. Lot 602 do Paryża. Odprawa przy bramkach 7, 8, 9. Paniu, tato, czas na nas. Kochani, poczekajcie. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że tata i ja bardzo was kochamy i... Jesteśmy z was bardzo dumni. Zresztą nie ma się co tak żegnać. W końcu spotkamy się zaraz na święta wielkanocne, więc właściwie to jest takie zwykłe au revoir. Ani się nie obejrzemy, a wszyscy razem będziemy się jeść przy stole, tak? O Boże, nie jedźcie. Jedźcie, Max, nigdy wyjechali. Kochanie, spokojnie. Ale zgarnie, nawet jeszcze nie zdążyłam się nimi nacieszyć. Ja wiem. Dzwońcie do nas zawsze, o każdej porze dnia i nocy. Z byle czym, okej? Żeby tylko usłyszeć nasz głos. Proszę państwa, samolot 605 do Paryża został odwołany z powodu wielkiej tęsknoty za dziećmi. Kochanie, wszystko będzie dobrze. Nie. Jeszcze. Jeszcze chwilkę. Aniu, kocham cię. Może